Sprawa Dariusza Wodziszewskiego, naszego przyjaciela w sądzie. Stowarzyszenie Mediów Polskich. Sygnatura akty 2K355/21 i pan oskarżony wniósł od tego roku sprzeciw. Czy pan to sprzeciw? Tak, nie złożyłem odwołanie się od tego. Pan z tym sprzeciw podtrzymuje? Czy pan sprzeciw podtrzymuje? Tak, sprzeciw podtrzymuje zero. Oświadcza, że podtrzymuje sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 29 grudnia 2021 roku sygnatura 2K355/21. Tutaj też już do naszego sądu wpłynął od pana wniosek o umorzenie postępowania. Został wezwany. Sprawa do nas trafiła, do Sądu Mokotowskiego. To pan ten wniosek ponowił, bo ten wniosek był już wcześniej, czyli postępowanie przygotowawczego. Czy pan otrzymuje wniosek o umorzenie postępowania na podstawie artykułu, pan wskazał, 17, paragraf 1, punkt 1 i 2? Tak, otrzymuję i chciałem zapytać się w dniu dzisiejszym inne wnioski do obrony. To na razie wniosek formalny. Tak, no, to jest wniosek formalny, tak, że tutaj jakby, bo pan mnie poinformował, że będzie składał wnioski. Większość tych wniosków jest nie tylko wnioskami dowodowymi, ale także wnioskami formalnymi, bo widzę, że pierwszy wniosek jest o odroczenie rozprawy, o umorzenie postępowania kolejne, więc nie są to tylko wnioski dowodowe. To ja poproszę. Teraz pani Margo, pani powiem.
takim razie to sprawdzę. Prezesy są... Czyli pismo i 24 karty, łącznie 25 kart. Tak? I tu rzeczywiście są różne wnioski. I część, jak pani mecenas słusznie powiedziała, są to wnioski. Pierwszy wniosek. Sygnaturze wskazanej powyżej, która ma się odbyć w zasięgu w tutejszym sądzie rejonowym dla Warszawy, na podwórko w Warszawie, do momentu otrzymania wszystkich niezbędnych odpowiedzi, wyjaśnień, postanowień od prokuratora generalnego, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, prokuratury okręgowej w Warszawie. W początku niniejszego postępowania przy przyczynności do wykonania były podjęte przez niewłaściwe organy ścigania. Dalsze procedowanie tej sprawy przez tutejszy sąd staje się w mojej ocenie bezprzedmiotowe, gdyż zarówno akt oskarżenia, zarówno nakazowe, jak i wszystkie postanowienia były wydane przez instytucje niewłaściwe miejscowo. Poza tym do chwili obecnej akt nie został uzupełniony, wnioskowany przeze mnie materiał dowodowy. Sąd niewłaściwy miejscowo natomiast uzupełnił w międzyczasie akta po wypożyczeniu ich na nowy materiał. Wnoszę o umożliwienie mi zapoznania z materiałem dowodowym przed rozprawą, o którym mowa w piśmie na temat Srebrzyńskiej z dnia 25 marca 2019 roku, a nie załączonym do akt sprawy. Nie rozumiem tego wniosku w tym zakresie. O czym pan, konkretne karty proszę wstawić. O czym pan mówi? Jest chyba tak nie ma tej sprawy, to są na temat Srebrzyńskiej, które powołuje się na zeznanie pana Kochana i pani Magdaleny Ogórek. Ja tych zeznań pani Ogórek ani pana Kochana nigdzie nie znalazłem na tej sprawie. Czy w sensie mogę pomóc? Jest zadowolenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak, i po prostu chcieli się zniosę, żeby przesłać te osoby. I tylko tyle. I teraz radnica podjęła się na zeznanie. A nie, że to są będą nie ma. Proszę pana, na karcie 12 tego zawiadomienia jest wniosek o przeprowadzenie następujących dowodów z przesłuchania świadków Adama Santauera, Artura Hoffmana, Magdaleny Ogórek. To jest wniosek dowodowy. Natomiast z załączników, które tutaj wskazano, nie wynika, że jakieś protokoły z takimi zeznaniami zostały założone. Uchwałem się na to, co było napisane. Zeznań Magdaleny Ogórek i jej kochana. To jest wniosek dowodowy.
Proszę pana, jeśli będzie w tym momencie i zapoznać się z przetłumaczonym. Tak. Panie mecenas, panie mecenas, na te wnioski? Tylko tyle, to można spojrzeć na nie, tak naprawdę na pierwszą stronę, gdzie jakby klient wymienił to co złożył. Widzę, że ja to powiem, że klienta, co do zasady powstrzymuje złożone przez niego wnioski, w szczególności ten o może nie postępowanie. Podane przez niego we wniosku, złożone w dniu dzisiejszym na podstawie. Nie dają postawy na wyroczenie. Rozprawa. W zakresie drugim podmiotu niedostępność, brak odpowiedzi od wskazanych piśmie podmiotu. Niewłaściwość organu ścigania. Także braki postępowania nie dochodzą. W zakresie dokumentów sporządzonych w języku angielskim nie są to materiały na tyle istotne, żeby było konieczne odroczenie rozprawy. Pierwszy wniosek jest przyznany. Następny. Proszę wyjaśnić, dlaczego to nie ma na tym etapie żadnego postępowania, jeżeli oczekuje na odpowiedź od prokuratora generalnego, prokuratury okręgowej i prezesa sądu okręgowego. Czy to są małe podstawy do tego, żeby ktoś nie poszło tak? Już sąd panu wyjaśni, nie są to okoliczności, na podstawie których sąd ma odroczyć rozprawę w dniu dzisiejszym. One nie wpływają na rozpoznanie rozprawy, to on oczekuje na odpowiedzi od podmiotu, który tam wystąpił, kiedy sąd dokona może orzeczyć. Wniosek o umorzenie postępowania. Następny. Pan to podnosi. Niesłuszność postawienia. Aha, niesłuszność umorzenia to jest w części. To jest ten sam wniosek, co pan już składał, 17 paragraf 1.2.
ten wniosek, o który sąd pana dzisiaj pytał już. Bo pan taki wniosek podobny już składał. Ten wniosek, jeżeli wcześniej składany w Wysokim Sądzie, jeżeli inny treść został troszeczkę zmodyfikowany, to jest wniosek. No tak. Inny treść niż pierwotnie, jeżeli tak to będzie. No ale generalnie chodzi o to samo, że było może postępowanie na podstawie artykułu 17, paragraf 1 i 2. Tak? I pan ten wniosek po prostu w tym piśmie powiedział, nieco go modyfikując. Zgadza się? Na podstawie artykułu 17, tak jak Wysoki Sąd wskazał i argumentacji zawartej w tym wniosku. Prokuratura Rejonowa dla Warszawy, Mokotowa w Warszawie i Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie stoi na straży praworządności, nie przestrzega jej. Podnosi pan również, że haniebnym dowodem na to jest siłowe prowadzenie postępowania zakończone umorzeniem w części, co jest świadczeniem na to, że postępowanie nie musiało absolutnie być skierowane do specjalnie stworzonej komisji klasycznej. Powinno być wprowadzone zgodnie z właściwością, czyli w prokuraturze wyjmowej do Warszawy, potem do Warszawy. Dalej pan podnosi manipulację preparowania materiału dowodowego przeciwko sobie, o czyny, które się nie dopuścił. Pominięcie pana wcześniejszego wniosku przez prokuraturę. Jest też wniosek o odroczenie, jak już zostało rozpoznane do sprawy. Tutaj w tej części, w której pan się odnosi do odpowiedzi Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki, to dotyczyło tego drugiego umorzonego czynu. To w ogóle nie ma związku z naszą sprawą. Wysoki Sądzie, były mi postawione dwa paragrafy, uwagę na to, że po prostu szukano dowodów na mnie aż i pomocy poza granicami naszego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki, więc jest odpowiedź ewidentna. Według nich nie popełniono takiego czynu, nie popełniłem wykroczenia, nie popełniłem przestępstwa. W związku z tym nie udzielili mi takiej szczegółowej informacji, to znaczy cię nie otrzymała tego, czego oczekiwała. Poza tym pana już nie... zostało umorzone w zakresie tego czynu. To już nie dotyczy tego postępowania. My dzisiaj się zajmujemy czynem z artykułu 257. A wystąpienie do Stanów Zjednoczonych to był cały zakres tego 256 i zostało to postępowanie wobec pana umorzone. Prawomocnie. I dalej pan podnosi, że wyrok nakazowy jest skandalicznym dowodem, że dwóch funkcjonariuszy aparatu państwowego, prokuratora Majewodzka, sędzia sądu rejonowego Agnieszka Jejgłowicz, wbrew prawu spreparowały dowody, rzekome dowody mojej winy, wydając rażące niezgodnie z prawem na postraszanie. W zasadzie powołuje się to dlatego, że cały materiał dowodowy
jest oparty praktycznie o portal Vampire, z którym nie miałem nic wspólnego. I tutaj sąd wskazuje już po raz kolejny uwagę na to, że skupiamy się dzisiaj na artykule 257. Jednocześnie ten artykuł 256 i 257 wędrowały jednocześnie razem do pewnego momentu. Z chwilą, kiedy nie zależy od dowodu przeciwko mnie, kworzył artykuł 256, został 257. Ale rezultatem pozostałego artykułu 257 jest właśnie preparowanie różnych materiałów dowodowych przeciwko mnie, a ja sam wielkie nie miałem nic podniego, co to na wstępie w momencie postępowania przygotowawczego, na co wielokrotnie zwracałem uwagę. Dobrze. Sąd postanowił mogę jeszcze raz wszędzie. Niezależnie od argumentacji, która znajduje się w tym wniosku, to moim zdaniem wniosek ten co z zasady jest w pełni uzasadniony. Artykuł 17 paragraf 1 ustęp 2 mówi, że nie wszczyna się postępowania wszędzie uważa, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W drugim sensie należy zwrócić uwagę na sam akt oskarżenia w tej sprawie. Wspomniałem, że jako świadek został skazany tylko pokrzywdzony. Listę wykaz innych dowodów do odczytania to jest zawiadomienie o przestępstwie i karta karna. W żaden sposób nie zostały wymienione materiały, które mogą świadczyć o tym, co wydarzyło się w dniu 27 stycznia 2018 roku, mimo tego, że był to program telewizyjny, nie można na YouTube znaleźć na granicy tego programu, to organy ścigania nie uznały za stosowne, żeby ująć tego materiału dowodowym. To sam zarzut skonstruowany jest w ten sposób, że oskarżony miałby publicznie znieważyć pana Adama Sandauera ze względu na jego przynależność narodową i wyznaniową. Ja w tym sądzie, szczerze mówiąc, nie wiem, na czym ta zniewaga miała polegać, bo z komentarzy, które przeczytałam wprost wynika, że zniewaga oznacza zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby. Określenie znieważa oznacza wrażenie jakiejś osoby niestosowną wypowiedzią, naruszenie w ten sposób jej czci i godności. Może polegać na użyciu słów obelżywych, ośmieszających sformułowanie obelżywych zarzutów. Więc znalazłam też sformułowanie, że nie stanowi przestępstwa samo ujawnienie, że określona osoba należy do pewnej narodowości. Z aktu oskarżenia naprawdę nie wynika, w jaki sposób ta zniewaga z ust oskarżonego miała, w jaki sposób to miałaby nastąpić, jakie słowa wyrażone przez oskarżonego miały być tą zniewagą. W związku z tym, w mojej ocenie, w żaden sposób nie wykazano, co czynu nie miałby nastąpić. Na czym ten czyn miałby de facto polegać? Bo samo przepisanie fragmentu przepisu z kodeksu karnego w mojej ocenie w żaden sposób nie może, jakby trudno by w ogóle szczerze mówiąc podjąć obronę, bo nie wiemy, co się narzuca. Oskarżony chyba nie wie, jakby na czym polega czyn, który został mu zarzucony i ja szczerze mówiąc jako obrońca nie jestem w stanie mu to wytłumaczyć. Bo ja obejrzałam te nagrania, które jakby były dostępne. I ja nie potrafię powiedzieć, które z wypowiedzianych przez oskarżonego słów miały być zniewagą, a ani oskarżyciel posiłkowy, ani autor aktu oskarżenia nie potrzebują żadnych kroków do tego, żeby wskazać, przed czym by się nawet bronić, na czym miałaby polegać ta zniewaga. I zgodzę się tutaj z oskarżonym z tym, że oczywiście biorąc pod uwagę to, co sąd powiedział, że jakby zajmujemy, w części zostało postępowanie umorzone i zajmujemy się tylko artykułem 257. To nie może ujść uwadze to, że czytając akta sprawy i patrząc, jak wygląda akt oskarżenia, wychodzi na to, że wszystko, co się zadziało wokół tej sprawy, zostało wrzucone do jednego worka. I jakby to, co się działo na portalu Vampire, oczywiście było równocześnie skandaliczne i jakby można w tym procedować, natomiast organy ścigania nie udało się w żaden sposób podjąć tego trochę ze względu na trudności dowodowe. Stwierdzono, że coś trzeba oskarżonemu postawić jakiś zarzut, no bo w sumie jakby zaczęliśmy, to trzeba skończyć. Więc postawimy, nie patrząc na to, że oskarżony w żaden sposób nie miał nic wspólnego z tym portalem, w żaden sposób też nie wykazano jakichkolwiek powiązań, nie wykazano to, żeby w jakikolwiek sposób czy pisał jakieś komentarze na tym portalu, czy miał wpływ na ludzi, którzy piszą. To po prostu tak naprawdę zostało to przełożone, to co się działo na portalu Vampire, jakby zostało przeniesione, tak jakby to były słowa oskarżonego, a to nie są jego słowa. On nie opisał te komentarze na tym portalu. Jakby on wypowiedział słowa, które padły w studiu Polska, ale tam nie było żadnej zniewagi. Wobec tego Wysoki Sądzie, niezależnie od tego, w jaki sposób sformułował uzasadnienie oskarżone, to w moim zdaniem wniosek o zasadę jest najbardziej.
się, to dzisiaj właśnie również wniosek złożyłem do Wysokiego Sądu o wyłączenie pełnomocnika radca prawnego Marcina Kusia, chociażby na podstawie, znaczy tam jest podana argumentacja, dlaczego, to są nieprawne, ale w uzupełnieniu tego podam tylko, że we wniosku złożonym do prokuratury rejonowej w Piasecznie, w każdym razie w 2020 roku. Ale do umorzenia na razie, dobrze? Czy pan do umorzenia? Po rozpoznaniu do umorzenia. Okej, ale to będzie oczywiście też wszystko spójne i dotyczy umorzenia, dlatego że w piśmie tym jest to typowo, według mojej oceny sprzedawane pismo, całe pismo pana radcy prawnego jest, każdy akt zaczyna się. Należy w tym miejscu przypomnieć, że autor o pseudonimie Wampirek. Następny akapit. Opublikowany przez użytkownika Wampirek materiał nie tylko i tak dalej. Autor publikacji YouTube o nazwie Wampirek. Mimo powyższej okoliczności konto użytkownika portalu internetowego YouTube o nazwie Wampirek. Skizuję. Nie miałem nic wspólnego z tym portalem. Nawet nie widziałem, że istnieje, ale tam troszkę nie postawiłem. Nie wiem, kto był autorem, bo nawet nasze organy ścigania niestety nie udało mi się ustalić. Umorzone. To postępowanie dotyczy pana zachowania w studiu Polska 27 stycznia 2018 roku i to tylko jest badane w tym postępowaniu. Już nie Wampirek, tylko to. Wysoki sądzie, gdyby nie był postawiony artykuł 256, nie byłby artykuł 257. W powiązaniu obydwa te artykuły po prostu uczynimy za nich tego przestępcę w mojej ocenie, tak jak dokumentacji. I akta sprawy, jeżeli wysoki sąd zna akta sprawy, na pewno sąd zna, sąd zwrócił na to uwagę, że tam około 100 stron, może nawet 150 stron, jest samych komentarzy z Wampirka. Czy to jest materiał dowodowy przeciwko mnie, z którym ja nie miałem nic wspólnego? I radca prawny konstruuje takie materiały, które oczywiście szkalują i to w mocnym stopniu nadwyrężają i urągają mojej godności. To ma wspólnego złożenie tego postępowania, bo nie czuję się, żeby popełnił jakiekolwiek przestępstwo. Potrzebuję swoje wcześniejsze wyjaśnienia i złożone dowody, nie przyznaję się do niczego i tylko jestem mocno zbudowany i zaskoczony, że radca prawny może konstruować takie pismo. Panie mecenasie, jakie jest pana stanowisko co do umorzenia postępowania? Proszę o oddalenie tego wniosku, ponieważ on nie znajduje uzasadnienia materiału dowodowego. Ta sprawa, tak jak słusznie sąd zwrócił uwagę, dotyczy zarzutu z artykułu 257. Odnośnie zachowania pana oskarżonego podczas programu Studio Polska. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest prawdą, że oskarżony nie wie, na czym polega zarzut, ponieważ szczegółowo się do tego odnosił i słów, które wypowiedział, w kontekście postawionego mu zarzutu z artykułu 257. Co do kwestii Wampirka, to chciałbym tylko zwrócić uwagę, że kwestia Wampirka była procedowana rozdzielona, głosowana oddzielnie. Ona pierwotnie została umorzona na skutek licznych zażaleń pokrzywdzonego. Ta sprawa wróciła do prokuratury w kontekście Wampirka, nie oskarżonego tutaj. W kontekście Wampirka, a przede wszystkim chodziło o to, że prokuratura nie dopełniła wszystkich czynności odnośnie zwrócenia się do właściwej jednostki o udostępnienie informacji o danych Wampirka i ewentualnie osobach, które pisały komentarze pod tą publikacją. I tutaj nie dotyczy to oskarżonego. Natomiast to, w jakich kategoriach których można ewentualnie rozpatrywać, jaki udział miał oskarżony w tym, tak i udział, tylko jego wypowiedzi i upublikowanie tego materiału, ale na dzień dzisiejszy nie jest stawiany oskarżonemu zarzut, że on opublikował ten materiał, bo to jest osoba pod podnikiem Wampirek, którego postępowanie trwa ustalenia, kto to był. Natomiast w komentarzach pod tą publikacją na YouTube oczywiście można odnieść się wiele wypowiedzi do wypowiedzi pana z tego programu, które pana popierają słowa, które pan użył w stosunku i do Żydów, i do pana Sandałora, który wówczas był w programie Studio Polska. Natomiast tutaj to postępowanie, to tak rozszerzyłem to troszkę, żeby naświetlić, jak wygląda sytuacja tej części na zewnątrz bankierkowej. Natomiast tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze słowami wypowiedzianymi Studio Polska przez oskarżonego. Zarzut jest z artykułu 257 kodeksu karnego. I tak jak powiedziałem, oskarżony doskonale wie, w jakim zakresie jest zarzut, bo on w sposób merytoryczny wcześniej jednak cytował swoje wypowiedzi, które rozumie inaczej niż to wynika
niż to wynika z aktu oskarżenia. Wysoki Sądzie, publiczne znieważenie, tutaj nawiążę też do słów pani mecenas, jest niechęć, wrogość, pogarda, uprzedzenie. W mojej ocenie z materiału te właśnie cechy, i tutaj nawiązuję nie do wampirka, bo wampirek jest, że tak powiem, tematem, który nie związany bezpośrednio z samym programem, tylko w okresie późniejszym. Natomiast chciałem zwrócić uwagę również na, że z tego materiału wynika też nastawienie oskarżonego antysemickie, co też potwierdza zamiar bezpośredni. I z tego materiału też wynika dyskryminacja na tle narodowościowym czy pochodzenia danej osoby. Wysoki Sądzie, oczywiście na potwierdzenie tych wszystkich cech, o których wspomniałem, a które składają się na artykuł 257, nie 256, mógłbym przytoczyć szereg wypowiedzi z tego materiału, ale nie wiem, czy to jest sens teraz, bo one były wielokrotnie też cytowane i w piśmie pana świętego pana Tomasa Nauera, i w piśmie stowarzyszenia, który cytował wiernie fragmenty wypowiedzi oskarżonego do nagrania, i w ocenie oskarżycielki posiłkowej, no tego rodzaju sformułowania wypełniają znamiona 257. W związku z tym nie ma miejsca, w mojej ocenie, na umorzenie postępowania na podstawie artykułu 17 punkt 1 i 2. Papek. W świetle artykułu 52. Tam nigdzie nie ma napisane, że jest to żona, siostra, osoba najbliższa. No, chcę, żeby to były zachowane jakieś procedury, bo z samego aktu dziedziczenia złożonego, oprócz masy spadkowej, tam jest powiedziane, jaki stopień pokrewieństwa jest tej pani w stosunku do pana Adama Sandlera. Chyba, że ja nie czytałem innych dokumentów. W sensie mogę to usprawnić? Proszę. Do mojego pisma zgłaszającego na stronę prawnego został złożony odpis zrzucony aktu zgonu, w którym są podane dane osoby zmarłej, małżonka osoby zmarłej. No tak, jest na tej podstawie, w ogóle tego nie kwestionował. Jest wskazana ta pani w odpisie aktu zrzuconym aktu zgonu, jako dane wspólnoty. Podtrzymuje pan wniosek? Nie ma, wszystko podtrzymuje. Tylko w ogóle na jakiej podstawie jest złożony ten wniosek? Bo ja nie wiem. Nie, w roli pana Adama Sandlera, tylko w roli pana Masnika pani i partii generalnej. Ale na jakiej podstawie odłączenia? Jeżeli dotyczy to pełnomocnictwa pana Adama Sandlera, to tak jak przepisy mówią, że z chwilą śmierci osoby pełnomocnictwo wygasa. Ale to o co pan wnosi? Żeby pan nie był pełnomocnikiem, bo ja nie rozumiem dalej tego wniosku. Pan wnosi o to, żeby pan nie był pełnomocnikiem kogo? Ja nie rozumiem pana wniosku. Ja złożyłem go
jak sąd zauważył przed chwilą, że widocznie nie dotrzymałem tego współmałżonka, na mnie współmałżonka. Tak, ale pan ten wniosek podtrzymuje mimo informacji, że to pani jest żoną, więc się pytam, ja na, tylko, ja, o co chodzi? Ja tylko chciałem uściślić, że radca prawny nie jest pełnomocnikiem już pana Romanowego, tylko by pani Baty nie robi. Tak, ale pytanie sądu jest takie, czy pan ten wniosek podtrzymuje? Tak, proszę cofnąć ten wniosek. Cofa pan ten wniosek? Tak, proszę cofnąć ten wniosek. Spełnienia z nami ciągu zabronionego nie jest związany z kwalifikacją prawną stawiającą życie. Proszę pana, pana zachowanie, ja rozumiem, że pan na podstawie artykułu 17 paragraf 1.2 nie widzi tam znane z nami z niewagi. Postępowanie karne polega na tym, że sąd ocenia dany wycinek, dane zdarzenie faktyczne, w tym przypadku to zdarzenie ze studia pod kątem całej tej ustawy prawo karne. Czyli nie tylko pod kątem 257, sąd nie jest tą kwalifikacją związany. Z uwagi na powyższe, dopiero przeprowadzenie przewodu sądowego, obejrzenie tego nagrania pozwoli sądowi i przeprowadzenie innych dowodów, które tutaj ewentualnie państwo będziecie wnioskowali, pozwoli sądowi ocenić to zachowanie pana z tego studia. Na razie jest to wniosek przedwczesny. Co nie jest powiedziane, że to postępowanie się oczywiście może zakończyć. No w tym momencie, jeżeli otworzymy będzie przewód sądowy, no to uniewinnienie, tak? Natomiast na tym etapie ten wniosek jest w ocenie sądu przedwczesny. Rozumie pan, dlaczego sąd odmówił? Tak, zrozumiałem. Dobrze. Dobrze, odkładam zatem ten wniosek. Tutaj. Dobra, dalej. Wniosek, wnoszę o oddalenie wszystkich wniosków i celowo materiału dowodowego zawartego w aktach sprawy dostarczonego przez stronę przeciwną. To jest wniosek dowodowy. To napiszmy, że przewodnicząca uznaje, że pismo z dnia 31 lipca oznaczone jako wniosek 31 lipca 2023 oznaczone jako wniosek, w ramach którego oskarżony wnosi o oddalenie wszystkich dowodów, a wszystkich wniosków, przepraszam, i całego materiału dowodowego. Stanowi wniosek dowodowy, który zostanie rozpoznany w toku postępowania. Ja przepraszam, bo to jest data, jest w moim dacie, 3.10. Znaczy, źle napisałem, tak. A to nie ma znaczenia, no, to pismo zostaje, ono jeszcze nie będzie rozpoznane, ono jest. Skarga. Aha, to są te kopie, tak? Które pan złożył tu pism. Do ministra. Tak.
tutaj pan złożył kopię pism, skargę do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, dotycząca postępowania prowadzonego obecnie przez Sąd Rejonowy do Warszawy, Mogotowa w Warszawie przeciw jego osobie. Pan wnosi o nadzór prokuratora generalnego nad tym postępowaniem. No to pan po prostu złożył takie pismo. No ja rozumiem. Przyjmuję z tego wiadomości, że pan takie pismo złożył. I dalej jest prokuratura okręgowa. Aha, do prokuratury okręgowej. Można coś powiedzieć. Do prokuratury okręgowej. Wskazanie wyczerpujących dowodów, dlaczego zgłoszenie z 20 marca 2019 roku. No, istota jest, sens tego pisma jest taki, dlaczego to prowadziła prokuratura w piasecznie, a nie prokuratura ma po prostu. To nie są jakieś treści dowodowe dla naszej sprawy, to są kwestie formalne. Zapytanie, skarga załączona do Ministra Sprawiedliwości zawiera nie tylko nadzór, na który sąd zwrócił przed chwilą uwagę, ale zawiera całą kształt nieprawidłowości nad toczącym się postępowaniem. I to jest stąd bardziej istotne niż to, czy prokurator będzie nadzorował. Rozumiem, rozumiem. No, pan złożył te pisma, ale sąd ich nie rozpoznaje, tak? Bo to nie jest żaden wniosek, tylko pan je po prostu złożył. Pan do tych podmiotów wystąpił się wniosek. Informując wysoki sąd. Tak, tak, rozumiem. To jest też wniosek o umorzenie, to zostało rozpoznane. Aha, tylko ten wniosek, który mam w ręku, to jest ten z 19 lipca. Pan po prostu do Sądu Okręgowego w Warszawie złożył ten wniosek. Jest prezentata przyjęty. No rozumiem. Dobrze, to... Wysoki też jest składałem kilka wniosków do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i pewnych rzeczy nie potrafię zrozumieć, bo te pisma wracają jaka to właściwego adresata, czyli do sądu okręgowego. Tak, bo sąd okręgowy nie jest właściwy do ich rozpoznania. Pan też o to nagrywanie prosił, tak? Nagrywanie jest zasadą w postępowaniu karnym obecnie. Ja chcę od początku mieć wszystko jasne i zrozumiałe, dlatego że ja nawet klasycznie wnosiłem o to i ten wniosek jakby nie pozostał bez rozpoznania. W związku z tym, że dzisiaj jesteśmy w sali, gdzie jest nagrywanie dźwięku i obrazu, to jest ok. Proszę pana, gdy chodzi o sąd Makotowski i sąd w tym składzie, proszę wstać, pan będzie miał zawsze nagrywaną rozprawę, obraz i dźwięk. Nie byłem, nie wiedziałem, ja to jest standard naszych postępowań. Chyba jak mamy nas tutaj nie jedno postępowanie, to nie było coś. Jedynie przyczyny techniczne, jak jest awaria, czasem się tak zdarzy, no może spowodować, że nie jest nagrywana, ale to się bardzo rzadko zdarza. Także to ma pan zapewniony, nie trzeba wniosku składać. Dobrze. I dalej jest też pismo do skarga prezesa sądu okręgowego. Tak, że panu wyjaśnienie zostało
Teraz następny wniosek to jest pana, to jest pismo z 2 sierpnia 2023 roku. Wniosek o wyłączenie. To pismo jest oznaczone. Wnoszę o wyłączenie toczącego się przed tutejszym sądem dla Warszawy Mokotowa w Warszawie postępowania włączonego do tego postępowania bez uzasadnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów jego pełnomocnika, gdyż w mojej ocenie dopuszczenie ich do postępowania nastąpiło niezgodnie z procedurą postępowania karnego. Dobrze, no to to wygląda tak, panie oskarżony, że myśmy zawiadomili o terminie to Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, przepraszam, Żydów w Polsce i pamiętą pełnomocnik, ponieważ oni złożyli zawiadomienie. Natomiast oficjalnego zgłoszenia w rozumieniu artykułu 90 KPK do udziału w sprawie od tego towarzystwa nie ma. Ja pani dzisiaj zapytałam, bo myślałam, że może pani przyszła w imieniu tego towarzystwa. W związku z tym oni nie złożyli ani ta, ani inna organizacja takiego wniosku o udział w tym postępowaniu. 90 paragraf 2 KPK. Sądne lokalne. Oni nie uczestniczą w tym postępowaniu, proszę pana. Zostali zawiadomieni, nikt się tutaj nie stawił, nie złożył takiego wniosku. Ten wniosek pana jest bezprzedmiotowy, bo oni nie uczestniczą w tym. W zasadzie odnosiłem się swoimi wnioskami do całego materiału, jaki został zawarty w aktach sprawy dotyczącej mojej osoby. Wskazuję na to, co jest tak, w mojej ocenie nieprawidłowe. W związku z powyższym, jeżeli akta sprawy zawierają 22 strony statutu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mógłbym zadać pytanie, jak to ma związek z moją sprawą. W imieniu tego towarzystwa występuje mecenas Ewa Radmińska. Nie chciałbym przedłużać tej całej sytuacji, ale przypisuję mi słowa, których nie powiedziałem. Jest okazja do wspomnienia, bo wcześniej radca prawny zabrał głos. I określił mnie jako moje antysemickie zachowanie i antysemickie wypowiedzi. Do tego też ustosunkuję się w dalszej części postępowania. W związku z powyższym, Wysoki Sądzie, umarzając artykuł 256 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli to miałoby obejmować, niesłusznie w mojej ocenie również, że ktoś został tam urażony i dlatego to towarzystwo znalazło się w tym postępowaniu, i ten artykuł nie został umorzony, no to powyższym nic z zasadności, jak gdyby chciało tego towarzystwo dalej występować, żeby dalej występowało. Może Wrócimy do tej rozmowy, gdyby towarzystwo się w którymś momencie chciało przyłączyć do tego postępowania, bo może na każdym etapie. Na razie takiego zgłoszenia nie ma. No, figurują na programie. Proszę pana, co z tym wnioskiem? Cofa pan ten wniosek? Bo on jest bezprzedmiotowy, nie ma tego towarzystwa w tej sprawie. A proszę mi wyjaśnić, co będzie, jeżeli się zgłoszę? Czy wtedy jest złożone? Ja wtedy pana zapytam się na rozprawę, czy pan wyraża na to zgodę. Czy na dzień dzisiejszy by to się jedno? Wezmę od pana, przyjmę pana stanowisko. To na dzień dzisiejszy, co tu pan ma? Dobrze. Taki jest tryb, proszę pana, procedowania. Zgodnie z artykułem 90 paragraf 3 KPK sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Strona może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę. W przypadku braku zgody, choćby jednej ze stron na występowanie w sprawie przedstawiciela organizacji społecznej, sąd wyłącza tego przedstawiciela od udziału w sprawie, chyba że jego udział leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Także każdorazowo, kiedy pojawi się jakaś organizacja, sąd zapyta państwa o stanowisko. Dobrze. Następny wniosek. Aha, to wracamy do pana.
pani Beaty Bela-Rubi, bo tam chodziło o pomocnika, a w tym piśmie z 31 lipca 2023 roku chodzi o wyłączenie z niniejszego postępowania tej pani jako następcy prawnego, no bo pan miał te wątpliwości, czy kim ta pani jest. No teraz wiemy już, bo wynika to z, ze skróconego opisu z domu. Bo to może. Tak. Czy pan podtrzymuje ten wniosek? Tak. Dobrze. Sam się uznał w tej sprawie niewłaściwie, to znaczy sąd rejonowy w Piasecznie, to logicznie jest, że prokuratura rejonowa w Piasecznie, komenda powiatowa policji w Piasecznie również były niewłaściwie miejscowo, czyli tak naprawdę sprawy, cały materiał dowodowy był zbierany i zgłaszany do niewłaściwej instytucji. Dla mnie jak gdyby nowym miejscem to było ten dalej, nie sądzę, że należało do tego. Proszę pana, to pan teraz wyjaśni, wychodzi o prokuraturę w Piasecznie. To jest podstawa regulaminowa. To jest nawet w aktach. Karta 1. To jest nawet w aktach. Była podstawa regulaminowa, że prokuratura okręgowa w Warszawie to skierowała po prostu do Piaseczna, bo oni prowadzą tego typu postępowania. Następnie wnieśli to rzeczywiście do sądu niewłaściwego do Piaseczna. Rozprawa została przekazana do sądu niewłaściwego. I na tym etapie już zakończono postępowanie przygotowawcze. Teraz całe to postępowanie jest po stronie sądu. Więc ten wniosek jest bezprzedmiotowy. Wysoki Sądzie, jeżeli pokrzywdzony składa zawiadomienie o możliwości popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa we właściwej prokuraturze, to proszę mi wyjaśnić, co jest zasadnego, że prokuratura okręgowa nie pozostawia tej sprawy w prokuraturze mokotowskiej, tylko przesyła to do specjalnej komórki Piasecznej, która do tego typu rodzaju została stworzona. Tak. Czasami tak. Wydawałoby się to niemożliwe, jakby ktoś powiedział, że coś takiego jest możliwe. Tak jest. I wtedy, kiedy trafia to, jeżeli toczy się postępowanie, stawiane są mi dwa zarzuty, mocno oparte do tego, żeby nie udowodnić je, i z jednego, no niestety, aż do Ameryki się sięga, gdzie się nie znajduje dowodów, pozostaje mi w dalszym ciągu na siłę jeden artykuł, który tutaj silnie radca prawny dzisiaj dalej chce mi przypisywać antysemityzm, cokolwiek, to nie mogła tego przypominać prokuratura Mogorów tylko do Piaseczna? Nie rozumiem. To wynika z karty pierwszej, proszę pana. Działając na podstawie, tutaj jest pismo prokuratura okręgowa w Warszawie do wiadomości prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów od zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie, działając na podstawie paragrafu 116 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku, regulamin wewnętrznego urzędowania poprzednich jednostek organizacyjnych prokuratury załączenie przesyłał materiały sprawy PRKO 553/2019 Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie zawierające zawiadomienia Adama Sandauera dotyczące m.in. podejrzenia popełnienia przestępstwa m.in. z artykułu 257 Kodeksu Karnego i z uwagi na to, że do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych z nienawiści wyznaczono m.in. prokuraturę rejonową w Piasecznej, proszę o jego rozpoznanie. To jest taki podział wewnętrzny prokuratur. Tak się zdarza, że zamiast prokuratura prowadzi dane postępowanie. Wysoki Sądzie, wielu osób widziało to nagranie, nie wiem, czy sąd widział to nagranie,
tak pani zapewne wie to nagranie, wiele osób pani mecenas rozumiała to nagranie. Określanie w dalszym ciągu tego, w ten sposób to wysłyszałem, że jest to jakieś naprawdę bulwersujące. Nie wiem, które słowa na to wskazują, nie wiem, który moment wskazuje na to, żeby w dalszym ciągu podtrzymywać to. I nie sądzę, żeby moje słowa wypowiedziane wtedy, i to nie było personalnie bezpośrednio do pana Adama Sandera skierowane, proszę, ze zrozumienie tego wszystkiego wysłuchać, żeby to musiało być aż rozpatrywane, te słowa musiały być rozpatrywane w prokuraturze, w Piasecznie, która specjalnie została stworzona, w takim razie powinienem spytać, a co z osobami, które zamieszczały te wpisy w Bambirku i czy ci powinni toczyły się postępowania karne za obelżywe słowa tam zawarte, bo ja ze swoich ust nie wypowiedziałem żadnego obelżywego słowa, ani w stosunku do narodowości innej, ani do pana Sandalera, nie obraziłem nikogo ani personalnie, ani na grupę czy narodową. W związku z powyższym nie wiem, dlaczego ta sprawa została według mojej oceny dalszej, bo do końca będę twierdził, że niesłusznie, nieistotnie. A jeżeli otwieram kodeks postępowania i czytam, że wszystkie postępowania powinny być tam, na początku starano się uniknąć tego, że nie ustalono adresu popełnienia przestępstwa. Przecież wszyscy wiemy, że ulica Horenicza podlega pod Mokotów, bo to jest na dzielnicy Mokotów. Więc nie trudne było do ustalenia, że powinna tym zajmować się prokuratura rejonowa Warszawa Mokotów, a nie Piaseczno, tak gdyby miasto musiał publicznie, nie wiem, użył siły fizycznej naprawdę, ale nawoływał ciągnął za sobą jakąś grupę ludzi, która takie po prostu popełnia przestępstwa, no to rozumiem, okej. Okay. Wtedy, jeżeli jest Piaseczno, to będzie wyznaczone, to bardzo dobrze. Ale w dalszym ciągu nie widzę uzasadnienia skierowania tej sprawy do Piaseczna, bo żadne moje słowa nie kwalifikowały się do tego, żeby to o specjalnych dyspozycjach prokuratura mogła mnie oceniać i stawiać zarzuty, z których później oczywiście sama umarzać. Proszę pana, to dokładnie działa tak, jak dzisiaj sam pan mnie uwzględnił wniosku o umorzenie. Bo organy postępowania przygotowawczego musiały sprawdzić to zawiadomienie, które otrzymało wtedy w zakresie dwóch czynów. Zakończyło się już postępowanie przygotowawcze i na ten moment ten wniosek jest niedopuszczalny. Sądzę, jeżeli prokuratura i policja wydaje jakieś postanowienia na etapie przygotowawczym i policja zwraca się do komisji sejmowej o moje dane o to, czy ja to sądzie, jaki to ma związek z tym, co powiem z życiem się pana Adama Sandalera. To postępowanie było zakrojone na tak potężną skalę, gdzie jest pani ambasador Mosmacher, gdzie jest pan Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wysoki sądzie, które słowa kwalifikują się do tego, żeby na tak szeroką skalę prowadzić przeciwko mnie to postępowanie, które dzisiaj się toczy. Ja rozumiem, że pan kwestionuje co do zasady to, że pan ten czyn zarzucony panu pokarmi. Natomiast jesteśmy już na etapie postępowania sądowego i ten wniosek jest bezprzedmiotowy o wyłączeniu tych prokuratur. Te prokuratury to, co już miały do wykonania, to wykonały. Ja nie wiem, w jakim trybie pan to wnosi. Wysoki sądzie, i temu dziemu prokuratura z Piaseczna zwróciła się do sądu tutejszego Warszawa, bo do Warszawy było o wypożyczenie, a w związku z powyższym w dalszym ciągu prokurator jest stroną postępowania, czy nie? Tak. Czy mają prawo jeszcze? Nie, sąd rejonowy. Nie, prokuratura się. Prokurator napisał, podpisana jest pani prokurator Rogowska, nie pamiętam drugiego, bo to jest nazwisko dwuczłonowe, Rogala bodajże, o wypożyczenie na 3 dni. Tydzień czasu akta były w prokuraturze. W jakim celu prokuratura Piaseczyńska jeżeli wypożycza? I mam pytanie, bo mi się przypomniało. Jakim prawem radca prawny zgłasza następcę prawnego już do przekazanego formalnie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a te zgłoszenia są dokonywane w prokuraturze rejonowej w Piasecznie i w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Naprawdę jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego tam. Dobrze, proszę pana, co do tego wniosku. Potrzebujecie państwo ten wniosek? Co chcecie, jakie ma znaczenie, jeżeli potrzymam, a jakie ma znaczenie, jeżeli będę obcował? Nic się nie zmieni. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma prokuratury i policji jako osoby postępowania, to wnoszę o co chodzi. Czy stroną postępowania jest dalej prokuratura? Ale co nie obecnym się? I czy mogą jeszcze dać udział w postępowaniu? Prokurator jest do końca oskarżycielem, jest stroną postępowania. Z niewłaściwości miejscowej otrzymuje ten wniosek. To była niewłaściwa prokuratura i policja do prowadzenia tego postępowania. Rozumiem. A ten wniosek jest w ocenie sądu nie do
podstawie. Wskazuje podstawę na niewłaściwość miejscową. Jeżeli to zaczęło się we właściwej prokuraturze, czyli Warszawa Mokotów, to to było właściwe do prowadzenia. I teraz ja nie wiem, czy prokuratura Krajowa popełnia błąd, czy inaczej, czy postępuje zgodnie z procedurą postępowania karnego, przekierowując tę sprawę do Gwiazdeczna, czy powinna zatrzymać ją na Wiktorskiej. To jest moja wątpliwość. W związku z powyższym uważam, w mojej ocenie, działanie prokuratury i policji zupełnie za bezpodstawne, żeby to przesyłać do Gwiazdeczna. Tylko proszę pana, takiego wniosku nie składa się do sądu, bo sąd takiego wniosku panu nie rozpoznał, jest niewłaściwy. Sąd jest niewłaściwy. Wynika to z przepisu 48 paragraf 1 o wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego, że to prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony. Nie sąd. Wysykcenie, jeżeli jest sąd, to kocham ten wniosek, w takim razie będę musiał złożyć do instytucji właściwej przekazie. Proszę. Dobrze, wszystko mamy rozpoznane. Kiedy pan złożył? A, to są te skargi, tak? I zostaje ten jeden wniosek, który potraktowany został jako wniosek zawodowy. Czy jeszcze jakieś wnioski formalne państwo zgłaszacie? Pan mecenas? Nie, dziękuję. Dobrze. Na tym etapie już. Poproszę zatem pana o dowód osobisty i odbiorę od pana daną osobę. Drugi artykuł 213 kodeksu postępowania karnego. Ja widziałam pan piasecznie, że pan się denerwował na to, że się od pana daną odbiera. To jest normalna procedura, tak się robi zawsze, proszę pana. To nie jest szczególnie dla pana. Pamięta pan swój PESEL? 61 07 02 02 63. Nazwisko pańskie matki? Roman Helena z domu Skłodowska.
Obywatelstwo pana? Polskie. Miejsce zamieszkania pana? Świetle Zielone, 12-07-123 Zalewy Wyszyny. Jeszcze raz, jakby pan powiedział. Świetle Zielone, 12. Świetle Zielone, 12. 07-123 chyba, Zalewy Wyszyny. 323. Numer kody. Zalewy Kościelne. Zaręby Kościelne. Zaręby Kościelne. To jest adres, na który mamy do pana korespondencję. To jest mój adres zameldowania, czyli adres... Zamieszkanie. Sąd pytał o zamieszkanie adres. To jest zamieszkanie pana adres? Tak. Dobra. A do korespondencji będzie ten sam? I do korespondencji jest ten, który jest w dokumentacji, czyli Warszawa, ulica Republikańska. Republikańska. Telefon do pana? 608-189-190. 189-198. Pana wykształcenie? Średnie techniczne. Pana zawód? Rolnik. Rolnik. Miejsce pana zatrudnienia? Adres zamieszkania. Adres zamieszkania. Średni pana dochód miesięczny? Trudno mi określić w wysokości, dlatego że gospodarstwo ziemowe nie pracuje latem, tak? No, to, nie, tak 2000 zł, tak 2-3, nie wiem. Przy kanale do 3 tysiące. Możemy napisać średnio 2-3 tysiące? Tak. To jest brutto, netto? Brutto. Źródło pana dochodu? Tylko? Tak. Czasami wcześniej zgłaszałem, że prace remontowe budowlane, w związku z powyższym, że był okres pandemii. Był to trudny okres, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę i remontować, więc... Proszę? Nie, proszę, 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 proszę. Stan rodzinny pana? Stan rodzinny pana? Mam we wspólnym gospodarstwie, mam córkę. Ma pan żonę? Nie. Kawalerem pan jest? Tak. Kawaler i jedno dziecko. Na pana utrzymanie to dziecko? Częściowym. Częściowym. To jest ta córka studiująca, tak? No już nie studiuje, już pracuje. Już pracuje. Córka już nie studiuje. Nie posiadam żadnych oszczędności ani długów materialnych. Znaczy mam współudział, przepraszam, mam współudział w gospodarstwie rolnym w wysokości 3 hektarów. Współudział w gospodarstwie rolnym? Tak. W wysokości 3 hektarów? Tak. Czy był pan karany? Miałem postępowanie karne, na chwilę obecną moja karta wyjaśnia. Czyli nie karamy, tak? Nie karamy. 14-15-14-16 wydane przez Starostwo Słowskiego. Czy pan się leczy psychiatrycznie? Nie. Neurologicznie? Nie. Odwykowo? Nie. Nadużywał pan alkoholu, narkotyków? Nie. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Co ma tak? Jeszcze raz zapytam, czy jakieś wnioski są przed wystawcą przewodniczącego? Nie. Proszę pana, proszę jeszcze wskazać na chwilę.
przypomina niestawiennictwo prokuratora, sąd panu odczyta zarzut aktu oskarżenia. Nastąpi otwarcie przewodu sądowego w niniejszej sprawie. Prokuratura rejonowa w Piasecznie oskarża pana o to, że w dniu 27 stycznia 2018 roku w Warszawie, województwo mazowieckie, w trakcie programu Studia Polska publicznie znieważył Adama Zandauer ze względu na jego przynależność narodową i wyznaniową. To jest o czym? Z artykułu 257 kodeksu karnego. Proszę pana, czy pan rozumie treść tego zarzutu? I tak nie. Treść zarzutu rozumiem i tak nie. Treść jak to jest skarżenie rozumiem i tak nie. Proszę pana, pouczam pana, że przysługuje panu prawo do składania wyjaśnień w niniejszej sprawie. Pan może również odmówić składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania. Tak? Rozumie pan to pouczenie? Tak, przysługuje panu również inicjatywa dowodowa w mniejszej sprawie. Jeżeli pan nie będzie składał żadnych wniosków dowodowych, sam się po prostu oprze na materiale dowodowym zebranym w toku przeprowadzonego przewodu sądowego. Dla pana są zrozumiałe te pouczenia? Tak, są zrozumiałe. Czy pan się przyznaje do popełnienia zarzuconego mu czynu? Absolutnie nie przyznaję się do popełnienia jakiegokolwiek czynu, który nie popełnię. Czy pan chce złożyć wyjaśnienia w tej sprawie? Złożyłem wyjaśnienia na etapie postępowania przygotowawczego. Podtrzymuję wszystkie, o których jest mowa w materiale dowodowym. W dalszym ciągu nie czuję się winny stawianiu tych zarzutów. Nie popełniłem tego przestępstwa. Nie zgadzam się z nim z postawieniem tych zarzutów. Nikogo nie obraziłem, ani na tle narodowościowym, ani na tle wyznaniowym. Ludzie z tego względu starają się zrozumieć, co dla mnie niezrozumiałe. Nikogo nie obraziłem na tle narodowościowym, ani wyznaniowym. Ani jakimkolwiek innym. Ani jakimkolwiek innym. Wyznaniowym, ani jakimkolwiek innym. W związku z czymś. Na pewno nie miałem na celu i tego nie zrobiłem, nie obraziłem pana Adama Zandauera. Na pewno nie miałem na celu, tego nie zrozumiałem. Nie obraziłem pana Adama Zandauera. Ale to wszystko, co powiedziałem w tym na etapie postępowania przygotowawczego, te moje słowa są tam zawarte, podtrzymuję w całości. Nie wiem, co mogę jeszcze tutaj dodać. Jednocześnie oświadczam, że moja wypowiedź nie miała na celu obrażenia ani jednej osoby, ani grupy osób i według mnie nie obraziłem nikogo podczas trwania programu.
portalu Studio Polska wyrażałam swoje opinie, które nie były celem ataku kogokolwiek bez wyrażenia stosunku do narodowości czy wyznania. Nie formułowałem i nie zamieszczałem nigdy żadnych komentarzy dotyczących tego programu. Żądam uzasadnienia na piśmie stawianego mi zarzutu oraz żądam wglądu do akt postępowania, jak i końcowego zapoznania się z aktami. Oświadczam, iż nie znieważyłem publicznie pana Adama Sandauera ani ze względu na przynależność narodową, ani wyznaniową. Nie było to moim celem, ani zamiarem. To wszystko, co mam do powiedzenia. To jest zgodne z moim wyjaśnieniem. Złożył pan wyjaśnienia takiej treści? Tak, złożyłem takie wyjaśnienia. I drugie, to jest protokół, kiedy pan się zaznajomiał z materiałami dochodzenia 20 lutego 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji Piasecznie. I pan wtedy powiedział tak. Na chwilę obecną składam wniosek o uzupełnienie przesłuchania mnie w roli podejrzanego. W terminie 3 dni złożę wnioski o uzupełnienie dochodzenia w drodze wniosków dowodowych po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz po dokonaniu analizy wypowiedzi mojej i pana Sandauera w programie TVP. Stwierdzam, że brak jest ustawowych znamion przestępstwa, które mi się przypisuje w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, albowiem moja wypowiedź w TVP nie zawierała jakiegokolwiek elementu znieważenia pana Adama Sandauera z tytułu jego przynależności do narodowości żydowskiej, znajdującej się w sprawie materiału dotyczący portalu Vampire, gdzie podane przykłady brzydkich wpisów został tak zaprezentowany, jakoby miał jakiś z tym związek. Tymczasem nie mam żadnej wiedzy o tym portalu. Ta wyraźnie ukierunkowana sugestia pod moim adresem stanowiła pożywkę dla przypięcia mi łatki antysemity przez pana Adama Sandauera i różne organizacje. Taka sytuacja stanowi przykład fałszowania dowodów i fałszywego oskarżania, co jest przestępstwem. Analiza wypowiedzi pana Sandauera w TVP dowodzi, że to pan Sandauer mnie znieważył, ponieważ fałszywie i z pełną świadomością oskarżył tylko dlatego, że jestem narodowości polskiej. Poniżył mnie totalnie z racji bycia Polakiem, gdy usłyszał bowiem o ustawie 447, wstał i zaczął krzyczeć, że nikt nie będzie jego obrażał, że jest Żydem, on ma obywatelstwo polskie, a przecież pan Sandauer wcześniej mówił o Polakach. Dopóki prokuratura nie ustali, kto jest właścicielem portalu Vampirek oraz dokonywał na nim wpisów, sprawa nie może być procedowana przez sąd. Ta okoliczność ma bowiem istotne znaczenie dla mojej sytuacji procesowej, bo podejrzewam, że te wpisy na tym portalu mogą obciążyć stronę przeciwną, skoro spreparowano dowody rzekomej mojej winy, to i zapewne je także fałszowano. Dodaję, iż w tej sprawie nie chodzi o żaden antysemityzm, tylko o głęboki antypolonizm i nienawiść do narodu polskiego. Jej przyczyną jest ustawa 447. To wówczas pan Sandauer, gdy o tym wspomniałem w swojej wypowiedzi, zaczął grać rolę sponiewieranego. Do zarzucanych czynów nie przyznaje się całkowicie, odcinam się od portalu Vampirek. Nigdy nie korzystałem z tego portalu, nie zamieszczałem wpisu w swojej wypowiedzi, nie widzę żadnego przestępstwa. Zapoznałem się z treścią nagrań w godzinach 10.20, 12.26, 20 lutego 2021. Otrzymałem kopię nagrań, to wszystko. Tak było? Tak było. Dobrze. To wszystko. Dziękuję. Jeszcze pana tylko pouczę, zarządzam postępowanie dowodowe, że w toku przewodu sądowego każdorazowo, kiedy będzie przeprowadzony jakiś dowód, pan może składać wyjaśnienia uzupełniające. Czyli to, że dzisiaj pan zrezygnował ze składania wyjaśnień, pan się będzie mógł każdorazowo, przeprowadzany jest dowód, odnieść do każdego przeprowadzonego dowodu. Jak pan zgłosi taką potrzebę, to są zupełnie inne głosy. Dziękuję. Dobrze. Pan Adam Sandauer nie żyje, w związku z tym jego zeznania odpowiadają odczytanie. Proszę państwa, odczytujemy, czy ujawniamy bez odczytywania? Tak, to jest znane. Pan ostatnio przyłącza się do wniosku pani mecenas? Ja bym sobie sam tylko prosił o to postępowanie, jeśli to postępowanie będzie się toczyło, będę się chciał bardzo szczegółowo odnieść do tego, co na dzień dzisiejszy nie będzie czytane. Ale to rozumiem, pan się przyłącza do wniosku, żeby... Tak, przyłącza się do wniosku, to jest wniosek następny do postępowania, się odniosę do tego. Rozumiem. Jakieś wyjaśnienia do tego dowodu, tam gdzie pan chciał złożyć dzisiaj? Dzisiaj. Panie, w naszym uwzględnieniu zeznań świadka Adama Sandauera do zaprezentowania. Może nie wnoszę sprzeciwu z panem. Nie wnoszę sprzeciwu.
394, paragraf 2. No tak jest kodeks napisany, że obydwie podstawy są mną. Artykuł 491 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 394 paragraf 2 KPK uznaje za ujawnione bez odczytywania złożone uprzednio przez świadka Adama Sandowa oraz zeznanie z karty 97 do 98 w całości, albowiem jak wynika z odpisu aktu zgonu załączonego do akt sprawy karty 425 świadek zmarł. Ile mamy czasu? Pół godziny. Już moglibyśmy zacząć to nagranie oglądać. Można. Tak? Możemy to nagranie ma godzinę 39, więc ja nie wiem, czy jest sens przerwania tego, bo to chciałbym, żeby to wybrzmiało jakiego z kontekstu tego, że tych 4 czy 5 minut, bo to nagranie ma godzinę 39. Tak. Cały program obejrzymy, żeby jakby zobaczyć. Tak, myślę, że lepiej, żebyśmy wyrzeli tak w całości, bo tak zaczniemy, bo tak faktycznie gdzieś nam się wyrzeli z kontekstu. No. Czy się można umówić na oglądanie tego nagrania? Powiem Państwu, jak to wygląda tutaj, po stronie sądu. Żeby samo nagranie obejrzeć, ja bym mogła nawet zarządzić przerwę do 11 sierpnia, jeżeli Państwo takie terminy będą mają. Do Marysz mamy, prawda? Znaczy do 14 jest mamy, do 13? Jak się umawiałeś? Do 14? Do 14. No to jeżeli mogę wnosić, to jakbyś później termin, dlatego że ja na chwilę obecną przebywam. Praktycznie wszyscy trudno do Warszawy i również chodzę na rehabilitację, mam do Lili i tak na marginesie, bo jeszcze dwa pasera. Jeśli nie teraz, bo tam się pojawił właśnie taki termin, no to jeżeli, proszę Państwa, druga połowa. Czy my 24 o 14 jeszcze? Już patrzę. Jeszcze mamy miejsce. No zaraz, pani, a pani Macenas kiedy tam ma termin za mnie? 20. W piątek o 14. No i się kończy. Nie, już nie. Myślałam, żeby tak jedno po drugiej, żeby pani nie musiała przychodzić. Ale niestety. 24 o 14 mamy, czy 13 jest ostatnia sprawa, prawda? 47 przez 23. Mogę Państwu 24 października, godzinę 14 zaproponować. Tak, pasuje Państwu? Dobrze, to do końca będzie już nasza sprawa. 8, 4, 2, 1, 3, 21. Sala? Sala 121, proszę Państwa. Są postanowione na podstawie artykułu 404 paragraf 1 KPK wobec konieczności kontynuowania postępowania dowodowego do sprawy odroczyć do dnia 24 października 2023 roku, godzina 14, sala 121, wobec braku terminu wcześniejszych niewolniających wyrzeczenia przerwy. Oskarżony o terminie zawiadomiony. Proszę Pana, Pan już nie dostanie zawiadomienia pisemnego. Zrozumiałem. Tak? Proszę sobie zapisać ten termin. Obrońca o terminie zawiadomiony, o terminie zawiadomić oskarżycielkę posiłkową, pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej o terminie zawiadomiony, zwróć się w trybie artykuł 15, paragraf 2 KPK do kadry TVP. To TVP, tak? Trzy będzie, nie?
podstawie artykułu, w trybie artykułu 15 paragraf 3 KPK do kadry TVP o nadesłaniu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma danych adresowych świadka Magdaleny Ogórek i tyle. I prokuratura w okręgu stawiennictwo nieobowiązkowe. Dobra, czy widzimy się 24 października jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani sędzio, czy ja mogę zadać jedno pytanie? Jeżeli ten związek Żydów polskich tutaj w Polsce nie wystąpił o tym, dlaczego figuruje jako świadek na wokandzie? Zostali Państwo zawiadomieni, ale nie złożyli zawiadomienia, ale nie zgłosili uczestnictwa w niniejszej sprawie, także nie są uczestnictwa. Tak, ale nie warto by było... Nie zawsze jest jako świadek wpisany, po prostu czasem też. Na ale... Natomiast to nie jako świadek. Aha, nie, ale jako świadek tam. To jest redakcja jakaś no, to. Dziękuję bardzo. No, skończyła się sprawa, przesunięta do oglądania tego. Ja pokażę tutaj właśnie to, co odnosiłem. Jest. Jego chyba poostawiało. On jeszcze jakby antysemitą mnie nazywa. No właśnie, ten, to trzeba by po prostu powiedzieć, kto jest semitą, czy on jest w ogóle semitą, gdzie on się urodził, dlatego ja ci przypomniałem tam, ten, no, mógłbyś to podnieść. Po prostu skąd on, gdzie on się urodził i jak, i dlaczego ma się nazywać semitą. Jak ty? A co, idziesz na imieniny? Nie? Nie, dostałem od lata. A? Jak powiedzmy. No dobra, w sprawie tego antysemityzmu, to wiesz, to trzeba to rozwinąć. Został zdjęty zarzut i dalej atakuje, strona przeciwna dalej atakuje tymi samymi argumentami. Antysemityzm. Dalej idzie antysemityzm. Mówię, ja mówię, to trzeba by powiedzieć. Tu jest potrzebne, żeby po prostu obrazy. Wytoczyć, no, to, nie, wytoczyć to, mu postępowanie karne o używanie. Ale to nie, on jest tylko, on jest obrońcą, ci, których reprezentuje, im. Musiałoby... Możesz powołać mnie na świadka, żeby po prostu pokazać, czy on jest w ogóle semitą i skąd to antysemityzm się wziął. W tej euforii całej zapomniałem, żeby sąd udzielił głosu Nabilowi, żeby Nabil wytłumaczył, bo nie sądzę, żeby ten sąd do końca... Ale jeszcze nie jest stracony. Jeszcze nie jest stracony, jeszcze nie jest stracony. Będziemy się wiedzieć, kto jest semitą i dlaczego on... Tam, ja mówię, to jest taki nielogiczny, jak on mnie tłumaczy, ale jest pani stroną. Ja mówię, nie, ja nie jestem stroną, ja nie jestem oni, tylko jestem zwykłym obywatelem. Tak. Proszę mi wytłumaczyć, o co chodzi. No my będziemy dociekać, a ja mówię, to jest nielogiczne dla, ja mówię, zwykłego, takiego przeciętnego zjadacza chleba, to jest nielogiczne, nienormalne. No, ale to no, są... No, bardzo dziękuję, że byłeś. Miło mi w końcu Ciebie poznać, bo oglądałam tylko filmiki. Mój drogi, znam Cię tylko z to tego. Jest, cały czas się zastanawiam, czy to jest Syryjczyk, czy to jest Polak. Nie, no ja jestem, Aramejczyk. Aramejczyk. Tak, ja jestem Aramejczyk. No, a już myślałem, że Armeńczyk. Nie, Aramejczyk. Aramejczyk, tak. Dziękujemy, że chociaż byłeś jeden. Muszę z tobą pogadać, mówiłem ci kiedyś do ambasady rosyjskiej. Dobrze. No, to na razie.